Rozpoczął się proces oskarżonych o napad na stację benzynową przy ulicy Krzywoustego i zabójstwo jej pracownika. Wrocławskie uczelnie inaugurują nowy rok akademicki, a studenci już teraz planują ścieżkę kariery zawodowej. Od dziś Wrocławska Izba Wytrzeźwień miała działać pod nowym szyldem, będzie jednak opóźnienie. Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na informacje. Rozpoczął się proces oskarżonych o napad na stację benzynową i zabójstwo jej pracownika. Na ławie oskarżonych 13 osób, którym prokuratura zarzuca m.in. pomoc w ukrywaniu się głównego oskarżonego Wiktora S., pseudonim Stopa. Jemu grozi dożywocie. Proces, w którym na ławie oskarżonych znaleźli się sprawcy napadu na stację benzynową we Wrocławiu, w którym śmiertelnie ranny został jeden z pracowników, rozpoczął się dość zaskakująco. Kolejni oskarżeni wnosili o możliwość dobrowolnego poddania się karze. Sędzia Wiesław Rodziewicz nie krył zaskoczenia i pytał, dlaczego oskarżeni nie zrobili tego wcześniej. Ci odpowiadali, że nie wiedzieli o takiej możliwości. Pan się przyznaje do popełnienia zarzucanego mu czynu? Po uzgodnieniu z prokuraturą m.in. oskarżeni Katarzyna P. i Łukasz P., którzy mają zarzut utrudniania śledztwa, zgodzili się na dobrowolne poddanie się karze na rok i 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę. Ale w tym procesie głównym oskarżonym jest Wiktor S., pseudonim Stopa. To on śmiertelnie ranił nożem 22-letniego pracownika stacji benzynowej. Grozi mu dożywocie. Obok Stopy na ławie oskarżonych są ci, którzy napad przygotowywali. M.in. mózg całej operacji Marcin S., pracownik stacji, który poinformował napastników, ile w kasie jest pieniędzy i jakie są zabezpieczenia. Osoba ta jest oskarżona o nakłanianie do dokonania tego rozboju. Na ławie oskarżonych są także ci, którzy pomagali Stopie przez kilka tygodni ukrywać się przed policją. Działania te podejmował zarówno na terenie Wrocławia, jak i opuścił teren Wrocławia. Ukrywał się w różnych miejscach, podejmował działania, w których pomagały również inne osoby i te osoby również znalazły się na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w nocy z 26 na 27 lipca 2012 roku. Około godziny 2 Wiktor S., pseudonim Stopa, i Michał M. w celach rabunkowych napadli na stację benzynową przy ulicy Krzywoustego. Jeden miał nóż, drugi atrapę pistoletu. Pracownik stacji, ranny od pchnięcia nożem w klatkę piersiową, zmarł w szpitalu. Rok akademicki rozpoczął się na dobre. Jeszcze dziś w uczelnianych murach było odświętnie i uroczyście wręczenie indeksów studentom pierwszego roku, nadawanie tytułów doktora honoris causa. Od wtorku już zajęcia. Sześć tysięcy osób rozpoczęło naukę na pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Największym zainteresowaniem cieszył się nowy kierunek – komunikacja wizerunkowa. Było 20 chętnych na jedno miejsce. To jest kierunek, który prowadzi nasze dziennikarstwo. Są tam dodatkowe specjalizacje jak branding, jak public relations. Przygotowujemy ten kierunek dla osób, które będą chciały pracować w szeroko pojętej reklamie i szeroko pojętej PR-ze. Wśród studentów pierwszego roku nie zabrakło obcokrajowców. José Luis Martínez jest Hiszpanem o meksykańskich korzeniach. Tutaj w Polsce mam rodzinę i nie wiem, myślałem, że to będzie dobry pomysł tutaj studiować tylko jeden rok. I tu jestem. Jaki kierunek wybrałeś? Stosunki międzynarodowe. Po pierwszym roku wraca do Hiszpanii i tam skończy naukę. Jego koledzy z roku swoją przyszłość wiążą wyłącznie z tym, czego nauczył się w murach tej uczelni. Wybrałam pedagogikę i myślę, że po skończeniu studiów będę w stanie znaleźć dobrą pracę, nawet chociażby nie we Wrocławiu, tylko chociażby na Mazurach, z których pochodzę. Praca w sądzie, tam gdzie ja chcę pracować, jest w zasadzie wszędzie w całej Polsce, więc myślę, że pracę na pewno znajdę. Jeżeli uda mi się skończyć studia, to myślę, że powinnam znaleźć pracę, ponieważ mam taką nadzieję, bo to gdybym tak nie myślała, bym nie poszła na te studia. Ale nie wszyscy tak różowo widzą swoją karierę po ukończeniu Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz w tej chwili uniwersytety dają małą taką gwarancję pracy w zawodzie wyuczonym. I lepszym wyborem była Politechnika, ale niestety dla osób, które nie interesują kierunki inżynierskie, bo jedyną opcją pozostaje uniwersytet. Nowy rok to wyzwania nie tylko dla studentów, ale i dla władz uczelni.
Sens powiek spędza pozyskanie środków finansowych potrzebnych do funkcjonowania. Chodzi o to, żeby zagwarantować ludziom pensję, ale z tym na razie większego problemu nie ma, bo otrzymujemy te pieniądze. Natomiast potrzebne są nam dodatkowe pieniądze na badania naukowe, potrzebne są nam pieniądze na organizację konferencji i przede wszystkim wzmocnienie naszej substancji materialnej. Uniwersytet Wrocławski to ponad 100 budynków, niejednokrotnie bardzo stare budynki. Dziś jednak było uroczyście w Auli Leopoldina. Uczelnia nagrodziła tytułem doktora honoris causa włoskiego matematyka Fulvio Ricciego z Pizy. Kolejna uczelnia, która zainaugurowała nowy rok akademicki, to Politechnika Wrocławska. Na 12 wydziałach rozpocznie naukę 33 tysiące studentów. Studenci Politechniki Wrocławskiej rozpoczęli dziś nowy rok akademicki. Na pierwszym roku będzie się uczyć 10 700 osób. Najpopularniejsze kierunki to geodezja i kartografia, mechatronika oraz automatyka i robotyka. Od dziecka fascynowałem się naukami biologicznymi, chemicznymi, a do tego wolę praktykować naukę, wolę praktykę niż teorię. Wybrałam biotechnologię, bo lubię pracować z odczynnikami, bardzo lubię chemię, eksperymentować i pracę w laboratorium. Studenci nadal chętnie wybierają Politechnikę, bo po ukończeniu uczelni technicznej znacznie łatwiej znaleźć pracę niż absolwentom kierunków humanistycznych. Chciałbym może nawet pracować jakoś naukowo, coś rozwijać się po prostu i tworzyć jakieś projekty w jakiejś firmie takiej, która zajmuje się na przykład badaniami. Przede wszystkim dobra i miła atmosfera w pracy, możliwość uczenia się czy jakichś kursów, normalne godziny pracy. Nie wszyscy studenci wierzą w gwarantowane miejsca pracy dla absolwentów Politechniki. Po co być może taki mit, że dla inżynierów jest bardzo dużo miejsc pracy, ale nie sądzę, żeby to była do końca prawda. W ostatnim czasie zacząłem się zastanawiać, czy nie fajnie byłoby zostać na uczelni i robić karierę naukową, gdyż no, uczelnia Politechnika Wrocławska w szczególności daje duże możliwości rozwoju, no to byłoby jedno z moich marzeń. Na 12 wydziałach Politechniki Wrocławskiej łącznie studiuje 33 tysiące osób. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotuje tzw. kierunki zamawiane, a Ministerstwo Edukacji wprowadza nowe podstawy programowe. W efekcie nauczyciele przedmiotów ścisłych w gimnazjach i szkołach średnich boją się, że wraz z redukcją godzin stracą pracę. Dziś we Wrocławiu Barbara Kudrycka, minister nauki, stwierdziła, że nauczyciele przedmiotów ścisłych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy poza szkołą. O tym, że warto inwestować w kierunki ścisłe, minister Barbara Kudrycka mogła się przekonać, zwiedzając firmę Nokia Siemens Networks. W międzynarodowej firmie karierę robią m.in. absolwenci Politechniki Wrocławskiej. Jesteśmy przede wszystkim największym centrum rozwoju oprogramowania firmy Nokia Siemens Networks w Europie. Automatyka, robotyka, mechanika i budowa maszyn. Między innymi na te specjalizacje Politechnika Wrocławska otrzyma 23 miliony złotych. Studenci mogą liczyć na 1000 złotych stypendium. Pieniądze wyłoży Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu dotowania kierunków zamawianych. W ten sposób na uczelniach wyższych ministerstwo zachęca do studiowania na mało popularnych kierunkach ścisłych i przyrodniczych. To jest program, w którym jest 10 kierunków studiów. Tam są studia techniczne, kierunki techniczne, budownictwo, ochrona środowiska, informatyka, także kierunki ścisłe, chemia, fizyka. W jednym rządzie z jednej strony Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do studiowania na kierunkach ścisłych i przyrodniczych, z drugiej minister edukacji wprowadza do szkół gimnazjalnych i średnich nowe podstawy programowe. W trzeciej klasie gimnazjalnej uczeń wybierze część przedmiotów, których będzie się uczył. Nauczyciele chemii czy biologii boją się, że wraz z redukcją godzin stracą pracę, ale Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego nie widzi w tym sprzeczności. Wiemy, że jest niż demograficzny i jest coraz mniej potrzebnych nauczycieli, ale po matematyce świetnie sobie radzą nie tylko w bankach, ale również w biznesie. Zwolnienia mogą spotkać nie tylko nauczycieli gimnazjów. Nowe podstawy programowe ograniczają liczbę godzin na przedmioty ogólnokształcące, także w szkołach średnich. A my zmieniamy temat. Groził nożem, zastraszał nastolatków, kradł telefony komórkowe. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia. Takim nożem groził i wymuszał wydanie wartościowych rzeczy 24-letni mężczyzna. Działał we Wrocławiu we wrześniu. Okradał na ulicy przede wszystkim młode osoby. Doszło do 10 napadów. Podchodził do nich, grożąc użyciem noża, sprawca żądał wydania mienia. Następnie zabierał głównie telefony.
Łupem nożownika padały także pieniądze. Na szczęście żadna z zaatakowanych osób nie stawiała oporu i dzięki temu nie doszło do użycia noża przez napastnika. Swoje łupy sprzedawał w komisach. To były różne pory. Nie było sprecyzowane, w jakich godzinach napadał. Wykorzystywał okazję, widząc nastolatków. Mężczyzna trafił do aresztu. W sierpniu opuścił zakład karny. Odbywał karę za rozboje. Teraz za użycie niebezpiecznego przedmiotu i kradzież mieszkańcowi Dzierżoniowa grozi do 15 lat więzienia. Miał rozpocząć działalność od dziś, jednak dopiero pod koniec października Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym rozpocznie działalność. Nowa placówka ma zastąpić zlikwidowaną już Izbę Wytrzeźwień. Puste sale, puste łóżka. I tak od początku września, od kiedy Wrocławska Izba Wytrzeźwień została zlikwidowana. Placówkę przejęło Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego i będzie ją prowadzić pod nowym szyldem. Ma być to Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i zależy nam właśnie, żeby między innymi te zmiany, te ulepszenia wpłynęły na jakość tych świadczeń i taką reorganizację, żeby nie... Opinia ta, co było o izbie, zmieniła się trochę. Jednak proces przekształcenia zajmie nieco dłużej niż przypuszczali miejscy urzędnicy. Ośrodek, do którego dalej będą trafiać osoby nietrzeźwe, miał rozpocząć działalność od 1 października. Trwa jeszcze archiwizacja starej dokumentacji oraz remont. Ze względu na konieczność wykonania niezbędnych prac w budynku, w którym ten ośrodek ma się mieścić, jak również dostosowanie tego ośrodka do nowych standardów, nieco przedłużyło otwarcie o kilka tygodni. 20 września wykonawca wszedł do tego obiektu i rozpoczął się remont tego obiektu. Zgodnie z założeniami przetargowymi ten remont będzie trwał 30 dni, czyli 20 października się zakończy i dzień po zakończeniu ośrodek może rozpocząć działalność. Po remoncie ma poprawić się przede wszystkim monitoring, który będzie o wiele dokładniejszy. Do tego nowy system powiadamiania. Zostaną także pomalowane kraty, okna, łóżka, wymienione niektóre materace oraz wyremontowane pomieszczenia sanitarne. Nowa placówka będzie nie tylko przyjmować osoby nietrzeźwe, ale będzie również oferowała udział w programach terapeutycznych. Nawiązaliśmy już wstępne rozmowy z programami, które są realizowane na terenie miasta odnośnie osób nietrzeźwych czy osób mają problemy z agresją, czyli z przemocy domowej i chcemy z tymi różnymi podmiotami współpracować, czy z Gminną Komisją Rozwiązania Problemów Alkoholowych, czy zespołami interdyscyplinarnymi dla sprawców przemocy. Obecnie osoby nietrzeźwe po zatrzymaniu przez policję, gdy nie istnieje zagrożenie dla ich życia i zdrowia oraz ich bliskich, trafiają do domów. W innym przypadku są dwie możliwości. Taką osobę umieszczamy w placówce służby zdrowia i pozostaje tam do wytrzeźwienia, ewentualnie w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Każdorazowo przed takim umieszczeniem osoba musi zostać przebadana przez lekarza. Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym będzie mógł przyjąć ponad 40 osób nietrzeźwych jednocześnie. Koszt pobytu nie zmieni się, będzie wynosił 250 zł. A teraz nieruchomości Wrocławia. Gmina Wrocław szykuje zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące m.in. ulicy Zwycięskiej. Mają tam powstać tereny zielone. Tymczasem właściciel nieruchomości, Agencja Mienia Wojskowego, propozycję oprotestowała, bo spada wartość i atrakcyjność działki. Z jednej strony nowo wybudowane strzeżone osiedle, z drugiej stare, opuszczone powojskowe baraki. Tak obecnie wygląda otoczenie ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. Blisko 15-hektarowa działka, na której są wojskowe obiekty, jest na sprzedaż. Jednak deweloperzy mogą być nią niezainteresowani, ponieważ gmina szykuje zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 90% tego terenu to będą tereny publiczne, komunalne, z czego około 75% byłyby to tereny zielone. Z oczywistych względów dla nas jako Agencji Mienia Wojskowego jest to nieatrakcyjne. A to oznacza, że po proponowanych zmianach na powojskowych gruntach mogłyby powstać szkoła lub park. Obecne zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakładają budowę kameralnego osiedla. Po pierwsze ogranicza krąg potencjalnych nabywców w praktyce do miasta. Po wtóre obniża znacznie, moim zdaniem, o jakieś 80% wartość tych nieruchomości. Obecnie działka jest warta około 60 milionów złotych, po zmianach 15 milionów złotych. Dlatego Agencja Mienia Wojskowego oprotestowała propozycję gminy dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na razie bez reakcji. Miejscy urzędnicy nie komentują sprawy przed kamerą.
A ja zapraszam teraz na skrót pozostałych informacji dnia. Od dziś o 77 groszy trzeba będzie zapłacić wyższe czynsze za mieszkania komunalne we Wrocławiu. Stawka bazowa za metr kwadratowy mieszkania wzrośnie do 6 zł. 90 groszy. W praktyce oznacza to, że za 50-metrowe mieszkanie miesięcznie zapłacimy 40 zł więcej. W skali roku to dokładnie 462 zł. W zależności od standardu i stanu technicznego mieszkania najemcy mogą otrzymać od gminy zniżki, ale mogą też zapłacić jeszcze więcej. Podwyżki uderzą po kieszeni blisko 180 tysięcy osób. Mieszkań komunalnych we Wrocławiu jest ponad 44 tysiące. Urzędnicy podwyżki tłumaczą rosnącymi kosztami remontów kamienic. Ma mieć ponad pół kilometra długości, niemal 16 metrów szerokości i ma połączyć gminę Brzeg Dolny z gminą Miękinia. Budowa mostu rozpoczęła się jesienią 2011 roku. Dziś wmurowano kamień węgielny. W ramach tej inwestycji wybudowanych zostanie także 6 kilometrów dróg dojazdowych. Powstanie też most na rzece Jeziorce. Koszt inwestycji to ponad 172 miliony złotych, z czego 84 miliony to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Odbudowy i Rozwoju. Ponad półkilometrowa przeprawa między Brzegiem Dolnym a Miękinią ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Nowy most na Odrze zastąpi funkcjonującą dziś przeprawę promową. Miejsca, których nie ma albo które tętnią zupełnie innym życiem, to wszystko można zobaczyć na plenerowej wystawie fotografii na wrocławskim rynku. Pokazują te zdjęcia, jak życie w mieście wyglądało jeszcze 30 lat temu. Tu, gdzie dziś ogródki restauracyjne i deptak, 30 lat temu była ulica i parking. Tak wrocławski rynek wyglądał w 1982 roku. To z kolei obrazek z targowiska przy ulicy Krakowskiej, a tak wyglądała ulica Szczytnicka. Początek lat 80. najstarsi wrocławianie zazwyczaj pamiętają jednak tak. W Woltegorze pracowałam i miałam czas ruchomy, więc to była godzina bodajże w pół do siódmej. I tak zapamiętałam z taką przykrością, jak te czołgi jechały. Więc to mi najwięcej utkwiło w pamięci. Zdjęć czołgów na tej wystawie wprawdzie nie ma. Można tu zobaczyć po prostu życie codzienne mieszkańców Wrocławia w sceneriach sedesowców na Placu Grunwaldzkim, kolejek w sklepach czy podczas wypoczynku nad wodą. Dla młodych to ciekawa lekcja historii. Takie przypominanie ma na celu uświadomienie ludziom, żeby docenili to, co mają dzisiaj, bo niektórzy bardzo na to narzekają i nie potrafią tego docenić tak naprawdę. Jak dobrze jest dzisiaj, patrząc na te zdjęcia, tak, no, to niekiedy tragikomiczne, choćby te kolejki, czy ta pani na jednym zdjęciu, która niesie taką ogromną rurkę papieru toaletowego i tak dalej. Fotografie dokumentujące Wrocław sprzed 30 lat są autorstwa Chrisa Niedentala, jednego z najbardziej cenionych europejskich fotoreporterów. Chris Niedental dostał zlecenie od niemieckiego czasopisma Geo na wykonanie serii zdjęć z życia codziennego Wrocławia. I on tutaj przyjechał na 2 tygodnie, przeglądał cały Wrocław, czekał na różne momenty, fotografował życie codzienne. O nastroju tamtych czasów myślę, że mówi bardzo wiele kolor tych fotografii. One są ponure, one są szare. Rzeczywiście gdzieś tam się naturalnie przebija trochę koloru. Pojawiają się jakieś etykietki zachodnie, jakieś towary, czy ewentualnie gdzieś tam błyśnie samochód jakimś kolorowym lakierem, ale jednak większość z tych fotografii jest taka smutna. Wystawa prezentowana będzie na wrocławskim rynku do połowy października. My w ten sposób kończymy informacje kolejne we wtorkowy poranek. Zapraszam o 7 do zobaczenia.